To tak na sam koniec podsumujmy ta waszą radosną twórczość, która ukazała się zarówno w postaci piosenki Kero można usłyszeć w stacjach radiowych, ale też idzie zobaczyć na przykład u nas, czy na waszych mediach społecznościowych, czy na YouTube'owych kanałach. Teledysk jest zadziwiający, troszkę... No, używając, ktoś powie, a jak Mierzwa troszkę popłynął i powiedział, że nie z tej ziemi. No jest nie z tej ziemi, bo nie z tej ziemi, jest na śląskiej ziemi nakręcone, ale patrząc na realia tego, co się zazwyczaj w śląskich teledyskach pokazuje, śląskich artystów, to takich rzeczy jeszcze nikt z wozy nie pokazał. Kaś tam może Grzesiu Poloczek się pokłonił pokazanie, troszkę kopalni, troszkę tego, ale zawsze opowiada to jakoś historia. Tutaj raczej patrząc na ten teledysk, kaj pojawiają się takie loftowe, pofabryczne, pokopalniane miejsca. Jest to też w takim troszkę ponurym klimacie utrzymane wszystko. To jest to już taki teledysk, powiedzmy, że ogólnopolski, o. Nie ciśmy się jakaś tam na świat, ale taki bardziej ogólnopolski. Więc bardziej też mnie ciekawi to, skąd na to pomysł, żeby tak to zrobić, na scenariusz, na realizację, jak to było? Wiesz co, przede wszystkim pierwsza moja myśl była taka, że ten teledysk musi być czarno-biały. Dlaczego czarno-biały? Dlatego, że... Nie trzeba make-upu, no okej. Ja pana... Przyjrzyj się, bo tam jest make-up. Chyba u mnie nie, ale u ciebie jest. To u prawda. Ciebie też jest. Tak naprawdę? Nie pamiętasz. Ja już tego nie pamiętam. Nie pamiętasz. Tych piękniejszych jest mniej. No. Więc gdzieś na pewno to była moja prośba, że teledysk chciałabym, żeby był czarno-biały. Myślę, że ta piosenka tego wymagała, bo jak rozmawialiśmy z Marcinem, ja mówię, popatrz, tą piosenkę można sobie... Każdy może ją odebrać na swój sposób. Ktoś, jeżeli stracił tą swoją drugą połówkę, ktoś, kto dopiero na nią czeka, ktoś, kto jest w bardzo ciężkiej, wiesz, sytuacji, tak? Że nie wiem, może nawet jest jakaś separacja, nie wiem, no cokolwiek, coś złego się dzieje. I ja mówię, to, że będzie ten teledysk czarno-biały, spowoduje, że ta piosenka nabierze takiego jeszcze głębszego klimatu i będzie można, wiesz, naprawdę bardzo, bardzo dużo z niej wynieść. A to, że jest to w takim nietypowym miejscu, bo powiem ci, jak przyjechaliśmy tam, no to ja mówię, wow, nie, to jest tak. Coś, co... Ja miałam ciarki przede wszystkim, ja mówię, wyobrażając sobie już, że to wszystko będzie gdzieś właśnie czarno-białe, ja mówię, wow, to naprawdę będzie mocne. I powiem ci, jak zobaczyłam pierwszy raz ten teledysk, to się po prostu poryczałam. Wiecie co, no prawda jest taka, że w tym takim mocno przebodźcowanym świecie zaczynamy dostrzegać właśnie piękno w tym, co jest takie mega proste, czarne i białe. Minimalistyczne. Loftowe, pofabryczne, pokopalniane takie tematy robią ta swoja jednak robota, bo z jednej strony są mega fajnymi miejscami, ale to też są miejsca, które mają swoja dusza, bo no właśnie, tam swoją działa historię. Się historia. No, dokładnie. Te ściany mogłyby ta historia opowiedzieć. Więc możemy chyba już teraz śmiało zdradzić, w jakich miejscach to było kręcone. To była dokładnie, przepraszam, maszynownia po KWK Mysłowice Wesoła. To jest teraz obiekt, który jest jakby przejęty przez miasto Mysłowice. I dzięki oczywiście tutaj pana prezydenta, jak i też właściciela tego terenu teraz, TBS Mysłowickiego, udało nam się właśnie w tym miejscu ten teledysk nakręcić. No, to jest miejsce niesamowite na ten moment. I chyba to jest, ja nie, nawet nie wiem, czy to nie będzie ostatnia taka produkcja w tym miejscu, bo to się ma zmienić za jakiś czas. Coś tam ma powstać nowego i to chyba ten teledysk będzie taką pamiątką ostatnich zdjęć, które ktoś zrobił właśnie, nakręcił, czy jakąśkolwiek produkcję zrobił właśnie w tym miejscu, więc to jest na pewno niesamowite miejsce, niesamowity klimat. Powiem szczerze, jak tam byliśmy na miejscu, kręciliśmy ten teledysk, to trwało gdzieś w tym miejscu akurat około 4-5 godzin. No to nie można się niczego było dotknąć, bo tam wszystko jest tak zachowane, jak było, tam nie ma nic czyszczone i tak dalej. Nawet te kule słynne, które są jakby taką tutaj przewodnie w tym teledysku, tą główną rolę jakby, one też musiały być po każdym jakby elemencie, toczeniu i tak dalej, musiały być czyszczone, bo no tam naprawdę czegokolwiek się dotknąć, no to jeszcze przypominał czas, kiedy tam ta maszynownia pracowała. Tak. Choć ja kiedyś tam byłem w tym miejscu,
kiedy kopalnia funkcjonowała rzeczywiście i tam można było chodzić w papuciach, w tak zwanych laciach. Czyściutko. Tam było, tak, czyściutko. Tam było akwarium, tam były rybki, tam było wszystko niesamowicie, a teraz, no teraz to wygląda jak wygląda. No niestety, większość tych obiektów u nas na Śląsku, które są, które te lata świetności mają już za sobą, są miejscami zapomnianymi, albo się rozbierą, albo po prostu niszczeją. I tak są doprowadzane do takiego stanu, że i tak trzeba je wziąć. No dlatego fajnie, że też mogliśmy gdzieś tam jakiegoś rąbka tego, co tam właśnie się znajdowało, uchylić. Myślę, że to tak jak powiedziałam, to też na pewno miało jakiś taki mocny wpływ na odbiór tego właśnie teledysku. Czyli generalnie dzięki temu, że znalazło się to wszystko w tym miejscu, dołożyło się jeszcze do tego, żeby ta piosenka była taka, jak żeście sobie założyli, stworzyli, żeby było zrealizowane tak, jaki zamysł był od samego początku. To prawda, no bo tak naprawdę ten teledysk też opowiada tą historię, to tak się wydaje, ale tam te kule, które się pojawiają, one są, to grają główną rolę. Grzegorz Moczko, producent tego teledysku, reżyser i tak dalej, on gdzieś to wymyślił, miał taką koncepcję i to naprawdę był strzał w dziesiątkę, bo gdzieś oglądając ten teledysk widzisz pewną historię. Znaczy te kule powodują, jak oglądamy, one się gdzieś tam kulają, że najpierw jest to odejście, potem jednak jest ten powrót, jest uśmiech na twarzy Michaliny na końcu tego teledysku, czyli gdzieś tam, że byliśmy osobno, ale jednak jesteśmy razem, wróć do mnie kochany, no taki jest tytuł piosenki. To był uśmiech, że już ostatnia scena, bo było tak zimno. To też nie, swoją drogą. Tak, to tak. Swoją drogą to taki żarcik, ale naprawdę myślę, że to spowodowało, że odbiór tego jest też taki, a nie inny. Za co też Grzesiowi bardzo serdecznie dziękujemy, bo myślę, że gdyby nie ten jego pomysł i myślę też, tak jak powiedziałam, że gdyby nie było to czarno-białe, to też miałoby zupełnie inny wydźwięk. Moi drodzy Państwo, będziemy się żegnać z moimi gośćmi. Niech puentą tego naszego spotkania będzie ostatni tytuł, przedostatni tytuł piosenki Michaliny Starosty. Tak na Ciebie leca, wróć do mnie kochany. Czyżby to przypadek? Nie sądzę. Michalina Starosta, Marcin Janota. Dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie. A my już za chwilę wracamy. Ciepłych nocy blask, spacery brzegiem morza, upływający czas, patrząc w bezkresną dal, chcieliśmy zdobyć świat, przez palce uciekł nam czas. Usłysz mój głos. Niech ma.
naszych są. Niech marzenia spełnią się, które w sercach naszych są. No i jak się podobał teledysk? Tak jak my powiedzieli, będzie to coś niezwykłego. Mam nadzieję, że przypadł wam do gustu, a jak ja, to już teraz możecie zagłosować właśnie na ten szlagier, wysyłając SMS-a na numer 7168, w treści wpisując LZ Stop i kod teledysku 8698. Już czas, teraz biesiada będzie tu na 102. Teraz nie wolno go dać, nie, ze śmiechem i humorem. Tym fajer zacznie się, ze śmiechem i humorem. Ten fajer zacznie się. Jo, i ty, i całą biesiada. Jo, i ty, i dobrą zabawa. Jo, i ty, teraz będą brawa. I już wszyscy wiemy, jaki zrobić gest. I już wszyscy tańcują i śpiewają fest. Jo, i ty, i całą biesiada. Jo, i ty, i dobrą zabawa. Jo, i ty, teraz będą brawa. I już wszyscy wiemy, jaki zrobić gest. I już wszyscy tańcują i śpiewają fest. Teraz złote piweczko jest na dnie. Teraz fajno pieśniczka tu rozbawi cię. Przysięga składo, że ze śmiechem i humorem byda już bawić się. Ze śmiechem i humorem byda już bawić się. Jo, i ty, i całą biesiada. Jo, i ty, i dobrą zabawa. Jo, i ty, teraz będą brawa. I już wszyscy wiemy, jaki zrobić gest. I już wszyscy tańcują i śpiewają fest. Jo, i ty, i całą biesiada. Jo, i ty, i dobrą zabawa. Jo, i ty, teraz będą brawa. I już wszyscy wiemy, jaki zrobić gest. I już wszyscy tańcują i śpiewają fest. Zaprezentowano w poprzednim finale nowość w wykonaniu zespołu Kamraty. Cały czas czekam na wasze głosy, Roztomili. Tanecznym krokiem przez życie idę. Cieszy cię ten każdy dzień. Radością twoją każda chwila dnia i błogi sen.
Tanecznym krokiem przez życie i jesień w najlepszym wydaniu. No właśnie, to wszystko w numerze zespołu Kamraty. Pamiętajcie, żeby zagłosować właśnie na ten szlagier, trzeba wysłać SMS-a na 7168, a w treści wpisać LSS Stop i kod teledysku 1150. Piękne spodnie, no co ja dziś wybrać mam? Oje, co ja dziś ubiorę? Oje, co założyć mam? Oje, co ja dziś ubiorę? Oje, co założyć mam? Wstaję rano jak co dzień i już problem mam. Każda pani mnie zrozumie, to jest ciężki stan. Stoi szafa w przedpokoju, wielka jak Big Ben, a w niej wiszą same skarby, to królestwo me. Wszystko kusi, wszystko krzyczy, wybierz właśnie mnie, a ja stoję dalej, nie wiem w co ubiorę się. Banki i spódnice układanki, kolorowe bluzki w kwiatki, spodnie, dzwony, marynarki i sukienki, paski modne i w krateczkę piękne spodnie. No co ja dziś wybrać mam? Czas ucieka, czas mnie goni, zaraz trzeba wyjść. I makijaż niezrobiony, bardzo smutno mi. Żadna bluzka nie pasuje, spodnie żadne też.
Jeszcze buty trzeba dobrać, a to wyczyn jest. Nagle wybór pada prosty, na sportowo będzie dziś. Wkładam dżinsy, balerinki, bluzka, trykot, to jest hit. Oje, co ja dziś ubiorę? Oje, co założyć mam? Oje, co ja dziś ubiorę? Oje, co założyć mam? Kolorowy szrank i Banita Band, albo jak to woli, kolorowo szafa. To też numer Kereczeko na wasze głosy, Rostomili. Pamiętajcie, że na niego głosujecie wysyłając SMS-y pod 7168, a w treści wpisując LZ Stop i kod teledysku 2710. Kinowo premiera koncertu jubileuszowego Muzyka i Słowa, benefis artystyczny autora tekstów Edka Sikory, Monowodata. Premiera dokładnie 5 stycznia 2023 roku, 17.30, Go Kino w Mysłowicach, to centrum handlowe Quick Park. W tym koncercie wziął udział 13 szlagierowych artystów i 3 prowadzących. Mam nadzieję, że tam się zobaczymy. Na mały znak chcę, by przyszła tu i zmieniła wokół świat. Pójdę tam, gdzie noc splata się z początkiem dnia, by usłyszeć ją w drżeniu strun i szumie traw. Moja nadzieja przynosi wiarę co dnia, jest jak kojący ciepły deszcz, co zwilża twarz. Moja nadzieja ułoży miłosny wiersz, by w końcu mogła spełnić się, co tylko chcesz. Brzmi barwami nut, tuli jak mięciutki kot. Jest jak rajski sen w niespokojną, ciemną noc. Moja nadzieja przynosi wiarę co dnia, jest jak kojący ciepły deszcz, co zwilża twarz. Moja moja nadzieja. Whoa!
Edek Dworniczek. On mo nadzieja, że zagłosujecie właśnie na ten szlagier, trzeba wysłać SMS-a już teraz, 7168. Tam właśnie te SMS-y wysyłacie, a w treści wpisujecie LSS Stop i kod teledysku 8780. Niestety, panie i panowie, szlagier Aliny tylko z tobą dzisiaj poza top 10. Możecie zagłosować na szlagier Wróć do mnie, kochany, wysyłając SMS-a na numer 7168. W treści wpisując LSS top i kod teledysku 8698. Bardzo dziękujemy. Michalina Starosta i Marcin Janota.